Cześć wam, dzisiaj jest Wiz, wizualnie jest dziś ze mną. Misiaki! No a któż by mógł inny być? I witamy was w Moons of Madness w kolejnym odcinku. Lecimy! No. Stop it! Get out of my head! You couldn't crack open your helmet like a walnut. Let in the mute button, and my voices will still be. Not in the spaces we know, but in between. Się da cokolwiek. Ech. Ha, tutaj drobne szeninigensy ciąłem między jednym nagraniem a drugim nagraniem, więc jakby coś było niekonsystent, to przepraszam, tu byliśmy, lecimy tutaj. Jakim Englishem zajechał? No pewnie, że tak. Znajdź kod dostępu. Tak, bo tam był panel koło drzwi. To się zaświecił na czerwono, bo nie masz dostępu. Okej. No idź. Skaner MRI, czy jak to się tam nazywa? Teraz ona jest magnetyczna bardziej. Sandra. Wasn't enough to know all our secrets. Okej, projekt Icar otrzymał zezwolenie na wdrożenie planu awaryjnego w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, które mogą narazić na szwank załogę jednostki Invictus. Do czasu, gdy wydarzy się rażące naruszenie zasad, przechowywana będzie sztucznie wytworzona replika przedmiotowej osoby. Do rażących naruszeń zasad spółki należą przesyłanie bez zezwolenia osobom trzecim informacji, ustne groźby, zamiaru sabotowania, kontroli, okej, zabójstwo umyślne. Umyślne. Bycie świadkiem. No. Bycie świadkiem zabójstwa umyślnego, o matko, odniesienie obrażeń cielesnych skutkujących śmiercią lub trwałym kalectwem, bycie świadkiem zatrzymania lub ukrywania sklonowanej osoby. Ale wait, czekaj. Odniesienie obrażeń cielesnych skutkujących śmiercią lub trwałym kalectwem, więc jak coś nie wypali podczas eksperymentu, to też po prostu cię zamieniają. A, czaisz to? Tak, klonują cię. Ale XD, możesz sobie na przykład, nie wiem, coś spaprać podczas własnych badań. To nie jest nic związanego z tego, że mógłbyś ich zdradzić czy coś i tak cię zamienią. Fajnie, nie? No. Najlepsze jest to, powiedzmy reszcie ekipy, ci, którzy nie żyją, sklonujmy, wracamy na ziemię. Tak. Bycie świadkiem zatrzymania lub uwolnienia sklonowanej osoby. Przed zatrzymaniem lub uwolnieniem sklonowanego okazu należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa. Najważniejsza jest dyskrecja. Naruszenie wytycznych instrukcji bezpieczeństwa spowoduje natychmiastowe zakończenie współpracy. Raport systemowy. Klonowanie zakończone powodzeniem, brak śladów, degradacji tkanki organicznej, skutek przyspieszonego procesu starzenia się, ukończono implementację wspomnień w drodze nocnych skanów mózgu. Wolkowa i okej, wszyscy aktywni. No dobra. Ej, to w sumie dlatego mogli też mieć te koszmary. Ja bym próbował wysyłać raporty do reszty ekipy na górze. Który to jesteśmy my? Shit. Okej, okay, co podpisanie. Ostatni. It's all of us. The entire Invictus crew. Are we the originals? The copies. Lałbym się, gdybyśmy my byli kopiami, a to byłyby oryginały, do których wgrają później. Dlatego on się pytał o to. Tak, ale nie, no. Ja to zinterpretowałem w sensie, że czy jeszcze jest oryginałem, czy już go podmienili gdzieś po drodze. Tak. Sam się o tym zastanawiał, nie? Ja bym oryginały zamroził, zostawił na ziemi i diabeł się skopia... Moment, aha, tu dalej się da iść. No tak, na zasadzie, żeby mieć potem dostęp do właśnie wspomnień i tak dalej, nie? I mieć dostęp do oryginalnych wspomnień zawsze, jakby się coś sprało. Czekaj, ja się cofnę tam, gdzie miałem iść, bo mi się cały czas świeci tam, a ja nie poszedłem, bo myślałem, że to będzie krótkie wejście tak jak wcześniej, nie? I... Mhm. Okej,
A hand scanner. Looks like it opens a door to an elevator. No, wyciągniemy zaraz wolkową. Gdzie on to pokazuje? Mam jeszcze iść, chyba? No, co on ode mnie jeszcze tu chce? Co on chce? Iść na lewo, czy na lewo już byłeś? Czy tu? Byłem. Ale może wiesz, się rozejrzę, może teraz się aktywuje po przedniej aktywacji. Bo ja wiem, co masz znaleźć, tylko nie pytam, gdzie to było. A chyba wiem, gdzie to było. Ej, tak, nie wiem. Aha, tutaj jakiś stolik jest. Tutaj nic, tak? Tutaj jest jeden ten. No nie, bo to jest zablokowane. Okej, okay. Tu są pokoje, w których sobie tam wyhodowani pewnie funkcjonowali. Graż, nie drap drzwi, bo zawału dostanę. No. Cześć, Głazin. Było to słychać? Ewidentnie tu nas chce, ale tak, tutaj nie. Ale musisz mieć pewną rzecz. Nie wiem, ja bym stawiał na rękę Iny, ale. Nie. Odciąłbym od klona, żeby się dostać dalej. No dobra, to szukamy. Tam dalej dało się iść, ja się cofnąłem, bo mi się świeciło. Okay. Idź dalej, idź dalej. Okej. Okay. A, to kolejna nasza ekipa, widzę. It doesn't end. Split from a single seed. Germinated, scribbled on carbon paper, they multiply like vermin. Sentience is a glitch in the sensory organs. Pain, a cancer fed by reality. Czekaj, wezmę takiego innego podpachy i będę biegał po środku krzyżąc Death Stranding. Właśnie chciałam powiedzieć, że nie baw się w Death Stranding. Damet. Dobra, eksperyment. Projekt Ticker. Prowadzimy doświadczenie z substancją z związkiem istotą, którą czasem nazywamy plugastwem. Doktor Wolkowa woli określenie patogen Z. Każda próbka jest dokładnie zamknięta i osłabiona ściśle określoną dawką promieniowania. Patrz procedury projektu IKAR. Celem tego eksperymentu jest sprawdzenie, czy efekty tej nadnaturalnej substancji będą takie same, gdy się je poda sklonowanej ludzkiej tkance oraz sklonowane tkanki i hybryd z genami ludzkimi oraz po zetknięciu z normalną ludzką tkanką. Jeśli efekty nie będą takie same, to odnotujemy różnicę. Dziś nałożyliśmy minimalną ilość plugasa na sklonowane komórki, przestrzegając procedur bezpieczeństwa i obserwowaliśmy sytuację. Efekty były w znacznej mierze zbliżone do poprzednich. Molekuły substancji atakowały komórki, jednak proces ten zachodził wolniej niż w poprzednich obserwacjach, okej. Okay. Plugastwo wydostało się, udało mi się założyć skafander i wykonać wszystkie procedury awaryjne. Zgodnie z wytycznymi wstrzyknąłem napromienowane serum, efekty uboczne są dotkliwe, lecz nie groźne i o wiele lepsze niż to, co mogło mnie spotkać. Jak do tego doszło? Przecież nie było żadnego wycieku. Myślę, że jednak coś może być w tej teorii, że plugastwo przepływa, a nawet faluje między wymiarami poza postrzeganymi przez nas trzema. Wezwałem pomoc, staram się nie panikować, tylko nagrywam wszystko, co wynikło z tego nieszczęśliwego zdarzenia. No okej. Okay. Głosy. Wciąż słyszę głosy. No! Nie uda. Wciąż słyszę głosy, z początku je ignorowałem i gratulowałem sobie, jaki to jestem racjonalista. Potem jednak te głosy nauczyły się naśladować mój głos i myślałem, że to ja, a to były te głosy. Nie, gadam bez sensu. Zapewne to przez promieniowanie. Moje kończyny zaczęły już żyć własnym życiem, ale tylko wtedy, kiedy nie patrzę. Myślę pilnie. Muszę się pilnie przyglądać swoim kończynom, bo inaczej zaczynają psocić. Ustaliłem rygorystyczny harmonogram, żeby nie patrzeć na żadną z kończyn dłużej niż przez 7 sekund. Muszę ich pilnować poza moją prawą ręką. Dobra ręka. Jestem naukowcem. Naukowcem. Tak jak no, pomawiaj sobie tak dalej. Tak jak jeden z tych gości, to chyba też było w Transylwanii. Ta misja dodatkowa, co doktorek tam jakieś bomby zrzuca i tak dalej i właśnie gadał też do swojej ręki. Mhm, ale nie pamiętam, czy to było w Transylwanii. Odciąłem dziś rękę, prawą rękę, zdrową rękę, jedyną nieskażoną część, czystą. Będzie czysta na zawsze, przechowam dobrą rękę w kostnicy, kod 9510. Jestem naukowcem. Zamknę się pod kłódką, wszyscy bezpieczni, naukowiec. Naukowiec, naukowiec, naukowiec. Okay. No przyturlał się po klawiaturze, standardowy. 9510. To jest na zasadzie graczy Lola, którzy grają Katariną. Jedyne co robisz, to turlasz się po klawiaturze. Tak. Nie no,
Gdzie to ma być? Gdzie my tego szukamy? Prosto. A, że w tam... Na 5 metrów skręć w lewo. Następnie skręć w prawo. I jesteś u celu. Tu? Czekaj. Facepalm time! Chciałem na swojej numerycznej klawiaturze wpisać ten kod tutaj i kliknąłem 9, ja na numerycznej po 9 mam wyłącz nagrywanie! Więc nie widzieliście tego mojego wbijania hasła, które zapamiętałem. Wlazłem tutaj i stanąłem... Nie zapamiętał już, nie mów ludziom, że zapamiętałeś to hasło, dobrze? Dobrze? Zapamiętałem. Nie zapamiętałeś. Zapamiętałem. Nie zapamiętałeś. Zapamiętałem. No. Nie masz dowodów. 951 było. No, bo ci powiedziałam wcześniej. Ona oszukuje. Nigdy nie wiesz, czym siaki. Ja nie oszukuję. Ej, a resztę nie sprawdzisz? Jak no tak możesz? Dwa naukowiec. Sprawdził, a dwa zostawił. Tam będzie ten naukowiec. Naukowiec, tam jesteś naukowiec. Okej. Okay. Widzisz, tak. Przywitam się z tobą, powiedział ci cześć. Czy ja go mogę z powrotem włożyć? Nie. A, myślałem, że ten naukowiec się tam schowa. Widzisz, robocik ci życzył udanej gry i w ogóle, a tylko żeś olał. Po prostu. Hańba ci, Lizo. Hańba ci! Dobra, lecimy. Lecimy, bo ja tu mam wrażenie, że utknąłem troszkę za długo na tym fragmencie. Go. Właś! Właś! Otwieraj się! Go! Ty nie patrz na niego, tylko na tą windę! Go! Go! Ty to stresujące, no! Ej, to akurat przecież Kamon było z daleka widać, że on do ciebie nie dojdzie. Tak, bo się nie śpieszył, ale było takie, no nie mogę nic zrobić, naciskam do przodu i nie idzie, bo jest szyba. No bo czekałeś, aż winda przyjedzie, geniuszu. Dlatego ci kazałam się patrzeć. Tak. Czy zapytała, to ładnie odpowiedziałem. Jakie w ogóle tonem głosu odpowiedziałeś tak? No zapytała, czy to czuję, to powiedziałem, że tak. Ewentualnie to mogła być ten, mógł być obiad. Fasolkę miałem dzisiaj, więc... No właśnie chciałam to powiedzieć. A nie, to myślałem, że to czerwone... Propsy dla babki, która musiała się do mikrofonu. Dark. Ja bym bardzo chętnie mogła dubbingować takim głosem, bo jestem w stanie tak robić, ale później przez miesiąc nie mogłabym gadać. Powiedzmy tak, ja bym z tego już nie wychodził, biorąc pod uwagę, co my właśnie wdychamy. Więc co nam się uda zrobić, to spox, ale puścić wszystko później z napalmem, tak. Spalić wszystko, chociaż nie troszeczkę wiem, czy... dużo tego napalmu by wyszło. Tak, nie wiem, czy na field działa napalm. Nie wiem, czym w sumie się tego plugastwa pozbyć. Nawet nie wiem, czy to w SWL-u jest wyjaśnione. Chyba nie. My po prostu jesteśmy jakby odporni tam, więc... Tak, więc oni nawet się nie silą na wyjaśnienia, czy ten. Czy to się... Patrzaj ten stół. Co, stół? Stół, no, i z stołu, patrzaj to. New Eden. Orochi is planning on building a city here. A failsafe. There is no escape. The dream will consume them. They are inevitable. Okej. Okay. To ci nie przypomina Star Warsów? No troszeczkę. Jeszcze przypomina mi tą technologię. No, nagrywali wszystko super. Technologię, którą mieli... Wakanda Forever! Jak ten, wiesz, z tego piasku czarnego im się układało i to było tak, takie... Tak. Tak bardzo nie... Faktycznie fajnie wyglądało, ale
tak niepraktyczne, że hurdur. Czy nie, ja mogę cofnij tego? Się. Najpierw ten duży komputer. Najpierw ten duży? Tak. Bo ja to wszystko zawsze naokoło, a potem do tego. Tak, wiem, dlatego ci zwróciłam tu uwagę. That's oddly specific. The CEO of Orochi was here. Patrz, siedzisz na jego krześle. Okej. Okay. Wyjątkowo niepraktycznie te monitory. No. No nie, tak. Mamy hasło? Nie mamy hasła? Mamy hasło? Mamy. 9510? Okej. 5-12? Nie ma dwukropka. Gdzie my mamy hasło? Chcesz little podpowiedź? Czekaj, znajdę. Znajdę, rozgryzę, to się wytnie. To mnie podał też ci podpowiedź. Shane. Muszę rozejrzeć, no. Tak. Nie to. W pierwszym zdaniu, które powiedział, jest podpowiedź. A, żebym nie wiedział, jakie było pierwsze zdanie. Czekaj, rozglądam się, znajdę. Dobrze, ty wiesz. Nie sądzę, raczej, nie, Boże, nie sądzę, nie wątpię. No, dzięki. Ej, teraz się przejęzyczyłam, nie mając tego na myśli. Musi się przyczepić. Ej, patrz, nawet tam ekspresu do kawy nie mają, jak oni tam żyją? No i co, ekspres do kawy? Banalnie proste, prawda? No. An emergency failsafe if Project Eclipse is released. If I can lower the shield, I can get out of this room. Okay. U osoby, że tak jeszcze dokończę, u osoby, u której to oglądałam, to było na zasadzie takie, że podchodzi potem i... To nie może być chyba tak proste, prawda? Pisuje Eden, po czym takie... Okej, okay, nie tak było takie proste. Cząstka stała się pobudzona, pracownicy nie mogli się oprzeć wysłanym przez nią sygnałom. Zaczęli drapać ściany, biegać po całym obiekcie. Zmienili się w rozszalałe bestie. Udało mi się zamknąć komnatę. Super. Wdrożyć procedury najwyższego poziomu, ale nadal mam w uszach ich krzyki. Widzę załogę Sairana. Nigdy wcześniej ich nie widziałem, ale teraz czuję ich całym sobą. Wpatrują się we mnie przez pęknięte hełmy. Bogactwo sięga w moją stronę, nie mogę tu dłużej zostać. Zaćmienie rozbite na kawałki. Wdrożyłem odpowiednie procedury, ale obawiam się, że nie wystarczą. W przypadku uwolnienia obiektu projektu zaćmienie, drzwi zamkną się automatycznie. Okej, on tu był, kiedy Sairan poszedł z dymem. No przecież widzieliśmy. No tak. Ale ten, który to pisał. No tak. Okej. Projekt Symetria. Środek odrętwiający wykorzystywany w projekcie zaćmienia do utrzymywania kontroli nad okazem powstał z dziwnego metalu zasłaniającego maszynę w ruinach obcych. Ponieważ mechanizm sedatywny jest słabo opoznany, na wszelki wypadek zgromadziliśmy spory zapas tego materiału na pokładzie Invictusa. W nagłych wypadkach Invictus może wystartować, do ładunku została doczepiona samonaprawiająca się rakieta, można ją wystrzelić, wypowiadając komendę startową po tym, jak Invictus bezpiecznie wyleci poza atmosferę. Za ładunkiem i mechanizmem detonacji zajmie się specjalista do spraw komunikacji Delaport. Ze względu na delikatny charakter tego zadania oraz fakt, że Delaport przebywa poza główną bazą przy antenie satelitarnej, pracownik ten ma największe szanse je wykonać w razie katastrofy. Tylko on będzie znał komendę startową i otrzyma pełną autonomię decyzji o jej użyciu. Okay, to czytaj, a ja na moment się wyciszę. Mamy szpiega. Ojcze, Cyrano się rozbił. Coś się musiało stać. Może impuls elektromagnetyczny. Nie zdążyliśmy wykonać analizy przyczyny. Bogactwo zareagowało na to zaskakująco gwałtownie. Rozprzestrzeniło się niczym rak po całej bazie. Cząstka śniącego wywołała popo wśród pracowników, próbując się wydostać. System bezpieczeństwa zareagował na zagrożenie. Cała baza jest w niebezpieczeństwie. Przerwałem pracę nad projektem zaćmienia. Wysłaliśmy przez Angelusa sygnał awaryjny, wyłączający wszelką łączność. Nie zostawimy żadnego śladu. Semper Servus Dyrekcja. Raport lokalizacji. Okej, tu chyba nic z tekstem nie ma. Nieśmiertelna maszyna. Ojcze, wiesz dobrze, ile zawdzięczamy dr Cynthia Newhart i jej pracy. To stanowisko zostało wybrane na podstawie jej ostatnich odkryć. Dostęp do jej notatek i wyników badań
badań był ściśle reglamentowany. Choć niełatwo nam było się przedrzeć przez stosy równań symboli, to cały czas przynoszą nowe efekty. Ostatnio zdobyliśmy dwa ważne przedmioty. O zdobytej cząstce śniącego już wiesz, wciąż prowadzimy badania, mając ustalić, jak istotna jest ta cząstka oraz jak próbuje się z nami porozumieć. Korzystając z zarejestrowanych przez ekspedycję antarktyczną Amundsena sygnatur energii magnetycznej, o SWL i koniec oryginalnej fabuły, zdołaliśmy wyznaczyć metodą triangulacji przybliżone współrzędne celu. Prace wydobywcze na stanowisku 9 przynoszą owoce. Zespół melduje odkryciu na Marsie najprawdziwszej maszyny Gai. Wow, dalsze prace w mieszczącej ją komnacie zostały wstrzymane. Zdajemy się na osąd ojca. Będziemy czekać na instrukcję, semper servus, dyrekcja. Nie dozwolona wiadomość. Przechwycona, dozwolona transmisja wideo, mówi Trevor Graham, ok. Jakiś impuls elektromagnetyczny, wzmożoną elektronikę, to widzieliśmy, strona ok, Marsa koło, dobra. Przecież dopiero widziałem w oczach ludzi, co jest grane, kiedy padło sterowanie osądami termicznymi, to doktor Bahaduri wylosował krótką słomkę, nie mamy sprzętu do takiej misji. Dowództwo o tym wiedziało, jesteśmy załogą techniczną, no ale procedowaliśmy zgodnie z procedurą. Po 20 minutach przestał odpowiadać na wywoływania. Próbowaliśmy go ściągnąć, ale jego twarz, kiedy obróciliśmy, całą maskę miał pokrytą czymś czarnym. Jakaś pańczyna czarnego oleju pokrywała całą szybkę i ściekała w próżnię. Musiał na twarz przez swoją skafandra. Konstanza złapała go za ramię i wtedy to oblało jej skafander, owinęło się wokół niej i wlazło do środka. Coraz głośniejsze uderzenia. Te uderzenia to ze śluzy, nie mogłem ich z powrotem wpuścić. Oni wszyscy są zarażeni. Wystarczyło, że byłem w ich pobliżu, żeby mi się zagotowało w skroniach. Wszyscy są zarażeni, ale to już nieważne. Właz się zaciął, nie chcę zamknąć. Lada chwila się rozwalimy i spadniemy w kawałkach na marsjańskie pustkowie. Pierce i Vogel mają szczęście, śpią spokojnie w kapsułach, nic nie poczują. Ale nie pójdę na dno sam, rozwalę wszystko. Cyrano i jeden zaraz się spali w marsjańskiej atmosferze, a leciał z tajną misją, żeby coś zabrać. Korporacji nie obchodziło, ilu ludzi może stracić życie, by to zdobyć. Słyszeliście mnie, barany z Orochi? Cały świat zobaczy, co to jest. Cały świat się o tym dowie. Koniec transmisji. Tak! Nie rób tak! Cię kurde potraktuję czymś ciężkim. Nie wiem teraz, gdzie mam iść. Naprawdę cię przestraszyło. Gąć się. O Jezu, dało mi się w końcu. Naciśnij. Nie wiem, co mam robić, nie mogę się skupić. O mój Boże. Czy to jest opis z boku? Ej, faktycznie, lol. Dobra. Nie, wróć tu. Nie to. Okej, wyżej. To ma być wyłączone. To ma być wyłączone. Okej, brawa za spostrzegawczość. I tutaj wiemy, że ma być czwórka, czyli jest tak. Dobrze. Czyli jedyne, co nam zostało, czego nie wiemy, to jest dolny suwak. Mhm. To jest tak, jak powinno być. Tak. Ale patrz, tam ma się świecić. Pierwsze i ostatnie. Przycisk. Tak, ale ten ostatni przycisk nam się nie aktywuje, bo on po chwili się sam wyłącza. Aha, dobra. Czyli to dobra. Jest ostatnie. O, use last jest nawet napisane ten. Okej. Jest napisane jak w. Kurde, jest opisane. Tak. Brawo, my. Nie zwróciłam na to uwagi. O. Mamo, co to jest? Popatrz. Wygląda jak łeb jakiegoś demona takiego. Albo serce? No! What the hell is that thing? Księżyc? A teraz, mój drogi, zapraszam cię do komputera numer 2. Gdzie jest aha, tutaj. Czy to jest łańcuchami oplecione? Nie, nie bardzo. Mhm.
Orochi, jak ja ich nie bardzo. Dobra, rozejrzyj się za podpowiedziami. Tak. Najpierw. Staza wyłączona. Co my tu mamy? Czy mamy te jakieś rzeczy? 666 w ogóle, no super. Patrz, kod aktywacyjny fazy ten. Jaki tam był kod? Tu był jakiś kod, jakiś trzycyfrowe coś było. Tak. Było 512 i czas 423. Weźmy najpierw ten 423, bo skoro zegarek się zaczął, to zakładam, że to jest bardziej mistyczny, no ten. 4, 2, 3. Okej, jak tam było? 5-12? 5-12. Okay, nie zapamiętałem. Już szedłem sprawdzić. Bardzo głupiego. Okej. Okay. Stój. No to teraz mamy niespodziewane zakończenie odcinka. Grażyn, proszę cię, przestań. Grażyn. Grażyn, mała bestia. Mamy niezapowiedziane zakończenie odcinka. Grażynem w roli głównej. I proszę nie po klawiaturce. Oj. Znowu wzięła, wyłączyła wszystko. To ja ci dziękuję za to, że byłaś. Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Wam dziękuję za uwagę. A Grażynie za masakrowanie pokoju. I hej! Tak! No i co jest, kocie? Co jest? Będziesz tak przede mną siedzieć wymownie bardzo. I patrzeć na mnie mega oceniająco. Ej, ona zaraz mnie rozszarpie. No chodź. No chodź, nie rozszarpuj mnie, nie rozszarpuj mnie.